Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wszyscy się podniecają wyborami prezydenta. No i wybory prezydenta są ważne, no, ale lokalne wybory polityków są jeszcze ważne. Jeżeli budżetówka, jeżeli nauczyciele mają zapłacone za to, żeby nie uczyli, a rząd, żeby subsydiował kryzys narkotyczny, no to nie jest tak dobrze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Rozsyłasz? Dostaniesz serduszko. Dwa, jeżeli bym mógł. No dzisiaj porozmawiam właśnie o nauczycielach, którzy mają zapłacone, a nie uczą. New Jersey, no to jest stan taki niedaleko Nowego Jorku. W zasadzie to jest ta rzeka Hudson River. Tam parę lat temu taki pilot doświadczony wylądował tym jumbo jetem czy jakimś innym Boeingiem na tej rzece. Tylko dlatego, że miał tam 60 parę lat, w młodości uwielbiał latać szybowcami, silnik czy dwa silniki przestały działać, no i on właśnie usiadł na tym Hudson. No to z New Jersey to jest bardzo dobry widok na Nowy Jork, także jak przyjedziecie kiedyś do Ameryki, to z New Jersey będziecie mogli zobaczyć cały Manhattan. No w każdym razie New Jersey to jest inny stan, Nowy Jork jest z tej strony. No i New Jersey, no to jest jeden z najbardziej opodatkowanych stanów, no bo są podatki federalne na poziomie pensji. Każdy, co pracuje, to płaci podatek federalny 10, 20, 30% do 39%. No ale do tego też każdy płaci podatek stanowy. No i podatek stanowy jest różny. W Kalifornii tam jest 11-12%, na Florydzie nie ma, w New Hampshire też nie ma, w Massachusetts jest 6%, w New Jersey to też przypuszczam, że to jest około 10-11%, czyli jest jeden z największych podatków. W wielu stanach idzie się do sklepu, no to za jedzenie się nie płaci, w wielu stanach płaci się za wszystko, czy jedzenie, czy nie jedzenie. W wielu stanach się nie płaci za, powiedzmy, ubrania do 300 dolarów, bo później jest, płaci się powyżej 300 dolarów, no bo to jest towar luksusowy, czyli to jest takie podejście, powiedzmy, socjalistyczne, także to jest wszystko skomplikowane. No do tego jest jeszcze podatek katastralny, czyli od nieruchomości, czyli to jest 1 do 2% wartości rocznej, czyli jak dom kosztuje, powiedzmy, 500 tysięcy, no to jak jest 1%, no to trzeba zapłacić 5000 dolarów rocznie, czyli powiedzmy tam 400 dolarów z kawałkiem miesięcznie za samą wartość, rok w rok. No i ten New Jersey, no to jest znany z tego, że po prostu opodatkowywuje wszystkich jak tylko może. No i co robi z tymi pieniędzmi? No płaci nauczycielom, żeby pracowały dla firm prywatnych. To znaczy, no związki zawodowe, można powiedzieć, to nie jest budżetówka, tak? Związki zawodowe to nie jest związek, to jest związek nauczycielski, ale to jest to nie jest państwo, tak? To jest opłacane, bo oni się sami zorganizowali. No i teraz w New Jersey Sąd Najwyższy stanu będzie decydował, czy podatnik ma płacić, czy podatnik ma nie płacić za to, żeby nauczyciele nie uczyli. Co oni robią? No każdy tak się zastanawia, że pieniądze podatnika, no to idą na najróżniejsze rzeczy, na to, żeby nie było dziur w drogach, na to, żeby śmiecie były wywiezione, żeby było bezpieczeństwo, żeby była policja, żeby byli strażacy, no i żeby płacić za szkoły. Tak, szkoły to jest jedna z największych dziur w budżecie, można powiedzieć, czy największa część pieniędzy to idzie na szkoły. Ludzie się wprowadzają do miast, gdzie są dobre szkoły, skłonni płacić ten podatek katastralny, żeby dzieciaki od pierwszej do 12 klasy mogli chodzić do dobrej szkoły. Także to jest to mniej więcej tak kontrolowane, że kto gdzie mieszka, to tyle płaci, no to szkoły mają forsę. No i tak to się objawia. Ale
ale to niedaleko trzeba popatrzeć, no i w tym wypadku to jest to, że prywatne firmy z tego korzystają. Jest taka klauzula przeniesienia, czyli rząd płaci pracownikom rządowym za to, żeby pracowali dla prywatnej firmy. Jak to się odbywa? No, rząd płaci za benefity i pensję nauczyciela, a ten nauczyciel idzie do pracować na pełny etat dla związków zawodowych. Nie uczy, nic nie robi, teoretycznie powinien uczyć te dzieci, edukować je, kształcić je, ale to jest no złodziejstwo, tak? Takie socjalistyczne, budżetowe złodziejstwo. I w New Jersey o co to chodzi? No o to chodzi, że jest taka klauzula, jest warunek w tym kolektywnym, wspólnych negocjacjach związków zawodowych nauczycieli z kuratorium. I oni tam się w tym kontrakcie, to jest tak, że szkoły, kuratorium zgodziło się, żeby płaciło za dwie pozycje na pełny etat nauczycieli, że oni pracują jedynie dla związków. Związki biorą te opłaty związkowe co miesiąc, tam 1 czy 2% z pensji każdego nauczyciela, także to jest potężna mafia, tak? To jest to, oni nauczyciele, to jest największa mafia. Ogólnie rzecz biorąc związki zawodowe w Ameryce, to 90% związków zawodowych to są roboty państwowe. Nie ma związków zawodowych w hutach, nie ma związków zawodowych w kopalniach, są tylko związki zawodowe rządowe. Także ta budżetówka, ci po prostu te 20% pasożytów żyje na tym, no i oni zawsze głosują na socjalizm, tak? Wszyscy profesorowie, nauczyciele, no policjanci, strażacy, wszyscy ci, którzy żyją w tych obsłudze, jest te 20% tego społeczeństwa, to 80% na nich płaci. No i w każdym razie te w New Jersey są dwie na pełny etat miejsca. No i co oni robią? No i oni zamiast uczyć, no to oni po prostu zaczynają być aktywni politycznie. Teraz jedna z takich nauczycielek właśnie to była na Karaibach, a ona krzyczała, że pójdą na strajk, jeżeli państwo czy kuratorium zmusi ich do tego, żeby uczyli w klasach, tak? Ona chciała uczyć z daleka, brać pensję amerykańską, a być na wakacjach na Karaibach. Także to jest ta bezczelność. No właśnie te dwie pozycje nauczycieli, co oni robią? No angażują się właśnie tak politycznie, negocjują pensje coraz wyższe co roku i tak dalej, negocjują te benefity, no przyciągają nowych związkowców, organizują mityngi, jeżdżą na najróżniejsze konferencje, no i wypełniają najróżniejsze ciekawe zażalenia przeciwko kuratorium i państwu i podatnikom pisane przez tych nauczycieli. No ale ciekawe jest to, że prawo stanowe, tak samo jak i prawo, konstytucja w New Jersey zabrania tego rodzaju układów. Prawo stanowe mówi, że to prawodawcy muszą autoryzować, no muszą głosować i muszą autoryzować jakiekolwiek wydatki publiczne związane na taką sytuację, a nie samo kuratorium samo w sobie. Prawodawcy mogą się zgodzić, no i wtedy w tym kontrakcie kuratorium mogłoby to włączyć, ale prawodawcy nigdy się na to nie zgodzili, na kuratorium po prostu przyklepało, tak? No bo to jest sitwa, to jest po prostu nauczycielska sitwa, budżetówka sitwa i oni po prostu wyciągają jak tylko mogą te pieniądze. Poza tym konstytucja
New Jersey, tak jak konstytucja w każdym innym stanie, nie pozwala, nie, ma taką klauzulę, że nie można, klauzula, która zabrania podarków, czyli to znaczy, że nie może dawać pieniędzy prywatnym instytucjom. No i tutaj właśnie kiedy kuratorium zgodziło się na płacenie za te przeniesienie nauczycieli do związków jako urzędników dla związków, no to było właśnie naruszenie, to było złamanie konstytucji New Jersey. Cały ten przeniesienie czasowe, no to nie jest unikalne tylko na New Jersey. Ogólnie rzecz biorąc przez całą Amerykę, cała Ameryka ma tych samych pasożytów, ma tych samych te komunistyczne świnie, które po prostu są przy tym korycie i dbają tylko o to koryto. I to na najróżniejszych, na wszelakich poziomach. Jedna organizacja przejrzała 150 okręgów prawnych, no i się okazało, że rocznie w Ameryce, no to jest ponad 500 tysięcy godzin płaconych na te przeniesienie czasowe nauczycieli, 500 000 godzin. To są potężne pieniądze, tak? Ile to podatników musi płacić. No i co jest jeszcze gorszego, to gorsze jest to, że bardzo, bardzo często po prostu rząd, urzędnicy nie wiedzą, komu płacą, jak płacą, ilu tam jest i tak dalej, że praktycznie rzecz biorąc to jest jeszcze więcej zapłacone przez podatnika niż ktokolwiek może sobie wyobrażać, czy jakiekolwiek agencje państwowe wiedzą. No, podatki płacone przez podatnika, no to powinny być używane w interesie publicznym, tak? Po to ludzie się zgadzają, żeby być opodatkowani, żeby to dla nich coś było robione. A tutaj akurat podatnicy płacą kuratorium płaci związkom, a związek decyduje, że podatnik ma płacić jeszcze większe podatki, tak? Także ta konstytucja z New Jersey wymaga tego, żeby po prostu podatki były użyte jak najbardziej. No i teraz ten Sąd Najwyższy, ten stanowy Sąd Najwyższy w New Jersey, to ma bardzo taką unikalną możliwość, żeby zlikwidował to, tak, żeby zlikwidował to, bo to jest istotna zasada. To jest istotna zasada w konstytucji, no i która będzie decyzję teraz, będzie miała wielkie znaczenie w przyszłości na tym, jak lokalni politycy po prostu oszukują czy kłamią, tak? No bo to była ustawka. To była, można powiedzieć, komunistyczna ustawka, no i to jest makabryczne. To jest makabryczne. Także jeżeli głosujecie na socjalistów, na demokratów, no to jest właśnie to, co na kogo głosujecie, tak? To musicie sobie zdawać sprawę. Tu jest właśnie ten płacz i zgrzytanie zębów, który każdy powinien zrozumieć. To jest to. Trump to jest na samej górze, ale wybory są 2022, 2024. Są wybory do lokalnych polityków. Są najróżniejsze wybory tam do kuratorium. To wszystko działa, tak? I trzeba się zastanowić, kogo chcemy. No na pewno lewactwo opanowało całe szkolnictwo. I tutaj jest przykład, jak ludzie ciężko pracujący płacą na to, żeby dzieci ich były ukradzione. Bo to jest najgorsze jest to, że na studiach przez ostatnie 20-30 lat to ciężko pracujący rodzice wysłali dzieci za ciężkie pieniądze i dzieci wróciły z tych koledzy, uniwersytetów jako socjaliści. Oni nazywają swoich rodziców faszystami, zabraniają zobaczyć, żeby dziadkowie zobaczyli wnuczków, dlatego że rodzice mają konserwatywne spojrzenie i mówią Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to nowe pokolenie po prostu mówi socjalizm.
No i to jest tak, podatnik to zrobił, tak? Podatnik doprowadził do tego. Także głosuj republikańsko, głosuj konserwatywnie, patrz się, co będzie z Trumpem, no zobaczymy we wtorek. Jest nadzieja, że coś pyknie, że coś pokaże, no ale nawet jeżeli nic się nie stanie, no no nawet jeżeli w Georgii coś zakombinują, no to będą ciężkie czasy. Jeżeli w Georgii padnie senat amerykański konserwatywny, no to będą, to będzie reprezentanci, senatorzy i prezydent będzie komunistyczny. Narobią dużo zmian. Puerto Rico mogą zrobić 51 stanem, stolicę Waszyngton mogą zrobić 52 stanem, także uzyskają 4 następnych senatorów, także może przegłosują zapakowanie Sądu Najwyższego do 13 osób, żeby uzyskać większość. No będą, mogą być manipulacje. Nie wiem, jak długo to zajmie później, żeby to wszystko tąpło i padło, kiedy ludzie pójdą po rozum do głowy. No mam nadzieję, że to nie będzie 2028, czy nie będzie to 2032. No to już jest daleko, daleko do przodu. 4, 8, 12 lat do przodu. No ale głosujcie. Głosujcie i zastanawiajcie się, dlaczego głosowaliście na Bidena. Bo tych, którzy głosowali na Trumpa, to rozumiem, no to po prostu są normalni, ale ci, którzy głosowali na Bidena, co wy sobie wyobrażacie, co wy naprawdę myślicie, naprawdę wam zlasowali mózg, że Trump to jest faszysta, że ludzie, 80 milionów, którzy głosowali na Trumpa, to są faszyści. Jak wy doszliście do tego wniosku, jak wy doszliście do wniosku, komuniści, że wy macie rację? Przecież to jest makabra, to jest makabra ekonomiczna, to jest makabra polityczna, to jest po prostu straszne, to jest straszne. Także dla was będzie, mam nadzieję, socjalistów płaci zgrzytanie zębów i że się opamiętacie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Rozsyłasz, dziękuję najbardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.